Szczęść Boże, panie marszałku, składamy wniosek formalny. A co to za formuła trójkowa? O przerwanie obrad Wysokiej Izby zgodnie z artykułem 184 regulaminu Sejmu na czas potrzebny, aby prezydium Sejmu mogło spotkać się z delegacją manifestujących pod Sejmem przedstawicieli środowisk rolniczych. Z poważaniem podpisani posłowie Konfederacji. Prosimy o procedowanie. Dziękuję bardzo za złożenie wniosku. Czas mój jeszcze nie dobiegł końca, ale więc... panie pośle, pozwoli pan. Czas panu będzie doliczony tak, żeby pan nie miał dyskomfortu. Chcę powiedzieć, że nad tym wnioskiem przystąpimy do głosowania niezwłocznie po zakończeniu tego punktu. Panie marszałku, Czujemy i dlatego ale proszę bardzo, panie pośle, ale nie ma formuły stawania we trzech przy mównicy. Wystarczy, że będzie mówił jeden z posłów, a pozostali będą mu towarzyszyli. Panie marszałku, stoimy w obliczu likwidacji wielu branż polskiego rolnictwa, którego chce dokonać Jarosław Kaczyński ze swoją szajką. I czulibyśmy ogromny dyskomfort, kontynuując dyskusję na temat spraw ważkich, ale szanowni w tej chwili panowie nie pierwszoplanowych. Panowie posłowie, występując we trzech, za chwilę przekroczycie granicę śmieszności jako ten tercet egzotyczny. Został zgłoszony wniosek, który poważnie będzie rozpatrzony. Zatem proszę, aby teraz kontynuował swoją wypowiedź pan poseł Grzegorz Braun. Rozpoczynamy liczenie czasu od początku, a do panów posłów proszę, żeby zajęli miejsce. Na miejscu, gdzie jest, powinniście panowie siedzieć. Dziękujemy, w takim razie czekamy na przegłosowanie. Tak, dziękujemy, bo pan marszałek Terlecki uniemożliwił głosowanie takiego wniosku. Także dziękujemy panu marszałkowi. Proszę usiąść w ławach. Panie marszałku, rezygnuje koło Konfederacji z możliwości udziału w dyskusji na temat ważkiej, ale nie pierwszoplanowej dzisiaj z naszego punktu widzenia kwestii termomodernizacji. Z radością pochylimy się nad tą kwestią w czasie bardziej sposobnym. Dzisiaj rzeczywistość stuka do drzwi Wysokiej Izby i bardzo prosimy, żeby te drzwi nie pozostały zamknięte. Bardzo prosimy, żeby prezydium naprawiło błąd rządu Rzeczypospolitej Polskiej, jakim jest ignorowanie stanowiska przedstawicieli przemysłu rolno-spożywczego, żeby prezydium Sejmu naprawiło błąd przedstawicieli większości parlamentarnej, błąd, jakim jest składanie tego typu projektów ustawowych, które zmierzają do likwidacji istotnych gałęzi polskiej przedsiębiorczości. Rezygnuję zatem z możliwości kontynuowania wypowiedzi, licząc na to, że przedstawiciele manifestantów będą wysłuchani przez prezydium Sejmu.